No i teraz, co ja podkreślam w ogóle zawsze, to ucz się na głos. Ucz się na głos, ucz się na głos, jeszcze raz na głos. Najprostsze rzeczy, najgłupsze rzeczy, cokolwiek się uczy z tego języka, rób to na głos. Czyli jeżeli masz jakieś zdanie i sobie czytasz, mówię, a spoko. Nie, nie spoko. Masz to przeczytać na głos. To wtedy czujesz to zdanie, jak ono brzmi, czyli ten rytm czujesz. I jak czytasz jakieś zdanie na głos, to jest znowu kolejne zdanie przeczytane na głos i ten rytm ci się coraz bardziej zakorzenia w tobie. I ty po prostu czujesz, że to brzmi dobrze. Tak to się naturalnie odbywa. Jak dziecko cały czas słyszy jedną wersję, to potem w takiej wersji też mówi. To jest zupełnie normalne. Powtarzamy to, powtarzamy, powtarzamy. I już pomijam fakt, że my inaczej brzmimy w tym obcym języku i potem coś powiemy, a w głowie wszystko płynie, więc na przykład, nie wiem, mamy trudniejsze słowo, jak na nie patrzymy, to okej, spoko. A później idziemy i chcemy powiedzieć versicherung i się okazuje, że nie, i nie da się wypowiedzieć, bo nam się wydawało, że jednak to umiemy. A jak nie sprawdzimy tego na głos, to się nie przekonamy. No i oczywiście jak się posłuchamy siebie w tym języku, to przestajemy się bać, nie? A tak nam się wydaje, czy ja mówię faktycznie dobrze to słowo, czy nie, czy może kurde i nie jesteśmy pewni.